Siostry i bracia, we Włoszech, w katedrze w Orvieto znajduje się cykl fresków Sąd Ostateczny. Autorem jest renesansowy artysta Luca Signorelli. Jeden z tych fresków nosi tytuł Kazanie Antychrysta. To, co może zaskakiwać w tym obrazie, to to, że Antychryst jest tam podobny do Chrystusa. Szaty, długie włosy, pochylona głowa, dłoń wskazująca na serce, na piersi jakby promienie bijące z serca. Naprawdę można się pomylić. Jednak z całą pewnością nie jest to Chrystus. Widzimy, jak słucha tego, co szepcze mu do ucha diabeł. Gdy popatrzymy uważnie, zaczynamy mieć wątpliwości, czy lewa ręka postaci jest rzeczywiście tą ręką, czy też ręką stającego za nim diabła. I słuchacze. Cały tłum, ale mało jest zasłuchanych, raczej żyją swoim życiem, raczej swoimi brudami, przemocą, morderstwami, gwałtem. Jaka z tego nauka? Gdy myślimy o Antychryście, to łatwo możemy przyjąć, że jest to jakaś taka prosta odwrotność Chrystusa. Jakaś antyteza, negatyw, zupełne przeciwieństwo. Dobry, zły, piękny, brzydki, święty, grzeszny, pociągający, odpychający. Otóż to nie do końca tak. Byłoby to zbyt proste. Antychryst będzie, a może już jest, podobny do Chrystusa. Czasem łudząco podobny. Będzie piękny i pociągający. Będzie głosił dobroć i czynił cuda. Porwie i uwiedzie tłumy. Będzie miał swoich oddanych uczniów, jak Chrystus. Antychryst będzie słodki jak miód. Włodzimierz Sołowiow w swojej krótkiej opowieści o Antychryście, pisanej pod koniec XIX wieku, umieścił akcję swojej książki na początku wieku XXI. I wtedy to, jak pisał, w Stanach Zjednoczonych Europy pojawia się najszlachetniejszy i najmądrzejszy człowiek, który pisze swój programowy traktat Otwarta droga do powszechnego pokoju i pomyślności. I to właśnie jest Antychryst. Czy można mieć coś przeciw szlachetności? Czy mądrość to coś złego? Czy coś złego jest w pokoju i pomyślności? Antychryst będzie, jest podobny do Chrystusa. Antychryst to nie jest jakaś tania sensacja i kolejna teoria spiskowa. To jest temat bardzo mocno zakorzeniony w Biblii. Już apostoł Jan w swoim liście ostrzegał: dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Sam Jezus w Ewangeliach zapowiada: wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą. Powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. A apostoł Paweł: niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć,
Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Wówczas ukaże się niegodziwiec. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. A Jan w Apokalipsie prorokował: Potem ujrzałem inną bestię, wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. Bestia, podobna do baranka, do Jezusa, ale mówi jak smok. To obrazy, ale pokazują nam, czy potwierdzają tezę, że Antychryst będzie podobny do Chrystusa i przyjdzie po to, by zwodzić ludzi, by zwodzić nas. Jak zatem poznać Antychrysta? Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. To Jan apostoł w swoim pierwszym liście. Badajmy zatem duchy. Jak? Narzędziem, które pozwoli ci zdemaskować kłamstwa diabła i kłamstwa Antychrysta, będzie twoje trwałe i mocne zakorzenienie w prawdzie Pisma Świętego. Jeśli będziesz codziennie z miłością i wiarą sięgał po Ewangelię, jeśli będziesz codziennie przebywał z prawdą, sycił się nią, napełniał, jeśli przesiąkniesz duchem Ewangelii, to tym samym rozpoznasz, co jest z tym duchem Ewangelii sprzeczne. Rozpoznasz, co jest tylko pozornie szlachetne. Rozpoznasz, co jest udawane, co jest fałszywe, co jest zwiedzeniem pod płaszczykiem dobra. Siostry i bracia, życie ludzkie to walka, to mierzenie się z licznymi przeciwnościami, burzami. Ewangelia dzisiejsza daje nam przykład takiej burzy. Zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. I co? Można szarpać się z wiatrem, można wiadrami wylewać wodę, można kląć, na czym świat stoi, można rwać włosy z głowy, można poddać się rozpaczy. Można. Można też, i to jest najlepsze rozwiązanie, przyjść z tym do Jezusa. Przyjść do najczystszej prawdy. Oprzeć się na kamieniu węgielnym. Wezwać mocy Boga. On wstał. Rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Nastała głęboka cisza. To dla mnie jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego. To owoc spotkania z Jezusem. Głęboka cisza, prawdziwy pokój serca. A Antychryst, Pan Jezus zgładzi go tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Antychryst to nicość i fałsz. Słodkie to może dla uszu, ale trujące i gorzkie dla naszego ducha. Zatem pij z prawdy Ewangelii, a nigdy nie pomylisz Chrystusa z Antychrystem. Amen.